smutek, otrzy łzy. Zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach. Wszystko dziś nowe staje się.
jest miłością, miłuje mnie. Śpiewaj duszo ma, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie, miłością, miłuje mnie. Widziałem Matkę, swojego Syna, jest dzień, który dał nam Pan. Który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Bogu niech będą dzięki. Niech więc przystąpią ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa w pierwszej komunii świętej. Gotowe jest serce me, Panie, byś przyszedł i zamieszkał w nim. Nic więcej nie mogę powiedzieć, nic więcej darować ci. Ze snu zbudziłeś moje oczy i z tobą kazałeś biec. Nie powiedziałeś mi dokąd, lecz ja wiedziałam, że... W maleńkiej hostii, ukryty w białej osłonie chleba, Ty sam przychodzisz co dzień pod baldachimem nieba. I Ciebie moje serce w radości przyjmuje, Panie, niech w ramionach Twoich na wieki pozostanę. Księże proboszczu, my dzieci z polskiej parafii, pod wezwaniem świętego Jana Pawła II na Highgate, Finchley w Londynie, przez uczestnictwo we mszach świętych, katechezę oraz sakrament pokuty i pojednania przygotowaliśmy nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa w komunii świętej. Z wielką radością Cię prosimy o odprawienie tej mszy świętej w intencji wszystkich dzieci, które dziś po raz pierwszy przystąpią do komunii świętej oraz naszych rodziców, rodziców chrzestnych i zaproszonych gości. Szybko mknieje.
dlatego tak ksiądz się zawiesił, bo nie może się napatrzeć, jak jesteście pobożni, ile w was jest piękna, radości. Promieniejecie. Tu z przodu jest bardzo biało w kościele. I dlatego tak mi się radośnie, tak dobrze zrobiło wśród was, jak podeszedłem. Przypomniałem sobie mój dzień pierwszej komunii świętej. Niesamowite rzeczy się dzieją. Niesamowita chwila. No ale trzeba zaczynać. Nie można ciągle patrzeć. Trzeba zaczynać homilię. Coś przyniosłem na tą homilię. Pewien zestaw. Prosty zestaw. Wiemy, co to są? Co to jest? Klucze. Klucze. Do czego mogą być te klucze? Do domu. Do domu. Tak, to są akurat do domu. Do księdza do domu. Musi mieć klucze, żeby wejść do domu, prawda? Macie klucze? Macie klucze? Macie klucze, nie? Bo do domu wchodzicie, wychodzicie, a trzeba wejść, wyjść, zamknąć, prawda? Po co są nam klucze? O, na przykład, żeby wszedł ten, kto do tego domu może wejść. Kto nie ma kluczy do domu, żeby... No, żeby bezpieczeństwo. Nie chodzi o bezpieczeństwo. No jest trochę więcej kluczy, inne trochę klucze. Do czego mogą być klucze? Nie, to nie są do garażu. Mogą być do garażu klucze, ale... O, te z kościoła akurat. Tak jest. Więcej kluczy, więcej drzwi jest, prawda? Muszą być. A są jeszcze inne klucze? Hmm? Do auta mogą być, nie? Taki już... Jak tata idzie do auta, to tak szczeli sobie, nie? Bach. Mik, mik. Samochód się cieszy. Jak ktoś nie ma klucza, to się samochód nie... No może. Może. Ale zobaczcie, są takie klucze. Są takie klucze teraz? Takie są klucze, prawda? Na przykład, nie? Do ściany płaczu. Kto rodzice mówią, ten jest akurat do AA. Emergency, jakieś sytuacje. Przyjmijcie więc światło Chrystusa, które w waszych sercach zostało zapalone w dniu waszego chrztu świętego.
chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli mszę świętą, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Dobry Boże, w uroczystym dniu pierwszej komunii świętej przynosimy Tobie dary, które są wyrazem naszej wdzięczności i miłości ku Tobie. Boże, przyjmij tę świecę, którym jest znakiem Twojego Syna Światłości Świętej. Dopomóż nam, abyśmy my dla Twojej chwały umieliśmy być światłem dla innych. Nasi rodzice ofiarowali dar dla parafii jako wyraz troski o naszą świątynię. Dzieląc się tym, co posiadają, uczą nas ofiarności i odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła. Przyjmij, Boże, ten dar i niech służy Twojej chwale i niech rozwija naszą pobożność. Boże, przyjmij chleb i wino, owoc Twojej łaski i ludzkiej pracy. Słowa kapłana zamień te dary w ciało i krew swojego Syna, aby był on naszym pokarmem na drodze zbawienia. Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i nasze cierpienia. Ukryj je, Panie, u siebie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną się zasługą dla naszego zbawienia.